A zakładasz szpilki? Oczywiście. Elo, elo, 320, 66246. Dzień dobry, wiewiórki i bobry. Wujaszek Feliczek, Krzysztof Ferenc, Sixpack TV. Team Sixpack Nutrition oczywiście. Znajdujemy się w Warszawie, dokładnie w klubie Calypso, gdzie odbywają się w tej chwili warsztaty pozowania pod bikini fitness prowadzone przez Jakuba Cichonia oraz naszą ambasadorkę Sixpack Nutrition Paulę Mocior. Zastanawiacie się pewnie, co ja robię na tej bieżni, że tak sobie chodzę. To wam powiem, bardzo szybko wytłumaczę. Część teoretyczna za nami. Posiedziałem, posłuchałem, ale ja i Gulci czekamy na część praktyczną. Zobaczyłem te wszystkie dziewczyny, które zaraz przebierają się w stroje bikini. Zerknąłem tam przez okienko i słuchajcie, no jedyne co mi pozostaje to wyładować testosteron, bo obawiam się, że mogę tej drugiej części szkolenia nie przetrwać. Chcemy z Gulcim zrobić dla was oczywiście fajne materiały, pokażemy wam kilka ujęć, jak dziewczyny się uczą, jak wygląda T-walking, jak w ogóle się pozuje, jakie są nowe trendy w bikini fitness i niedługo zobaczycie ten materiał oczywiście nigdzie indziej jak na Sixpack TV, na naszym kanale YouTube. Poza tym, subskrybujcie ten kanał, będziecie mieli świeżutkie informacje, newsy i naprawdę zajebiste filmy. Dużo nowości w 2018 roku. Pamiętajcie o tym, że jesteśmy też na Facebooku, że jesteśmy na Instagramie i że jest taka jedna kozacka grupa, Sixpack TV Team, do której warto dołączyć, oglądać, śledzić i partycypować w tym, co tam się oczywiście dzieje. To co? Idziemy na drugą część szkolenia. Testosteron z lekutka rozładowany. Pozdro, Wujaszek Felicze. Hello! Chwilka przerwy między szkoleniem tym takim stricte teoretycznym, a między szkoleniem praktycznym. Udało nam się złapać naszą piękną ambasadorkę Sixpack Nutrition i główną chyba prowadzącą, tak, tutaj w szkoleniu, Paulę Mocior. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Krzysiu, witam. I witam wszystkich fanów Sixpack TV. Paula, powiedz mi, jak w ogóle frekwencja dopisała dzisiaj, jeżeli chodzi o szkolenie? Ja jestem zachwycona frekwencją, bo jest to maksymalna liczba osób, jaką mogłabym takie szkolenie poprowadzić. Jeśli chodzi o teorię, mogłaby być nawet 100, ale jeśli chodzi o pozowanie, ciężko jest upilnować grubszą, większą liczbę osób niż te 15. Dzisiaj jest 16, więc nawet tak kapkę ponad poziom. Ale poradzimy sobie, bo sala jest duża i będzie na co na pewno popatrzeć, nie? No, słuchaj, my tak naprawdę liczymy na to. Będąc szczerym, bardzo, bardzo nas nie interesowało szkolenie twoje teoretyczne. Chociaż słuchałem, bo pamiętajmy o tym, że moja Asia być może jeszcze wyjdzie kiedyś do startów, ale naprawdę chcemy się tutaj z Gulcim skupić, nacieszyć nasze oczy oczywiście na tej części praktycznej. Powiedz mi, Paula, w jakiej fazie teraz jesteś, jeżeli chodzi o twoje przygotowania, bo doszły nas słuchy, że ty już naprawdę bardzo, bardzo mocno się rozkręcasz i gdzieś już tutaj na początku lutego, tak? Czy w lutym chcesz zacząć? Już, Krzysiu, mamy. Pod koniec lutego, ale to jest też pod znakiem zapytania, bo zawody są cholernie daleko na Dominikanie i na tę chwilę nie mam z kim jechać. Sama nie pojadę, bo się sama nie pomaluję i boję się też trochę takiej podróży. Zawsze był ze mną Piotrek, ma tydzień później Piotrek zawody w Stanach, więc nie wybierze się ze mną na taką podróż, tym bardziej tak kosztowną. Dlatego czekam jeszcze, może ktoś się zdecyduje i po prostu w parze zawsze raźniej z kimś pojadę. Jak nie, to dopiero marzec, Grecja, Diamond Cup. Okej, okay. Teoria teorią, troszeczkę podsłuchaliśmy, co opowiadałaś dziewczyną, bardzo, bardzo kilka takich ciekawych smaczków, newsów, które rzeczywiście mogą się przydać. A co ty byś przede wszystkim chciała przekazać na tej części praktycznej, bo wydaje mi się, że dziewczyny z wielką niecierpliwością już tam szurają obcasami i tak naprawdę czekają najbardziej na tą część praktyczną, gdzie będą mogły poćwiczyć sobie pozowanie, na pewno ten T-walking. Co ty jako doświadczona zawodniczka, no i można powiedzieć już szkoleniowiec z pełną gębą, co byś chciała przede wszystkim przekazać? Przede wszystkim pokazać, co jest najważniejsze w zwrotach obowiązkowych, bo to jest najważniejsze już na samym początku zawodów. Od pierwszej rundy to od tego zależy, jak te zwroty dziewczyna wykona, czy przejdzie dalej. Jak nie, to bez sensu uczyć się kolejnych rzeczy, bo one się nawet nie będzie osoba mogła ich pokazać na zawodach. Więc zwroty obowiązkowe są najważniejsze, przejścia, chodzenie. To jest podstawa, którą zawsze robimy. Prezentacja indywidualna i walking oczywiście też, natomiast to jest w zawodach później. Więc pokażemy na pewno fundament tego, co osoby powinny robić, żeby się skupić i ćwiczyć w domu. Wszystkie te warianty i przekazanie pewności siebie, uśmiechu, bicie energią, przede wszystkim z uśmiechem i radością, żeby to sprzedać na scenie, a nie znudzenie, zmęczenie i sfrustrowany po prostu i wygląd i całą tą prezentację. Jak najbardziej pewnie siebie.
Rozumiem. Ostatnie pytanko. Zbliżają się targi dużymi krokami ESP. Tam będą oczywiście debiuty kulturystyczne. Nie wszystkie dziewczyny mogły przyjechać do Ciebie na szkolenie. Nie wszystkie być może chciały. Powody są tak naprawdę różne. Co byś mogła przekazać bikiniarom, które dopiero stawiają pierwsze kroczki i które po raz pierwszy staną teraz na scenie w Krakowie? Przede wszystkim to, żeby wyszły radośnie, z uśmiechem i żeby były w tym spełnione, bo to ma być dla nich uciecha i radość, że występują, prezentują swoją sylwetkę przed tysiącem osób, a nie wyjście za karę, na siłę, bo im ktoś każe, albo te przygotowania są tak męczące, że już nie mają siły, żeby to pokazać. To ma być fan i zabawa i przygoda. I tego Wam wszystkim życzę i mam nadzieję, że takie osoby zobaczę na tych zawodach. Do zobaczyska, trzymajcie się. Cieszę się sportem, kończymy, przechodzimy do dalszej części szkolenia. Wujaszek Fericze, Paula Mocior, pozdrawiamy serdecznie. Pa, a zakładasz szpilki? Oczywiście. W dalszym ciągu jesteśmy w trakcie szkolenia, warsztaty oczywiście pozowania pod bikini fitness. Udało nam się tutaj w króciutkiej przerwie złapać Jakuba Cichonia. Witam Cię serdecznie, Jakub. Tak, witam Was wszystkich. Jakub razem z Paulą Mocior prowadzi dzisiaj oczywiście te warsztaty. Jakub, trzy, może cztery szybkie pytanka. Powiedz mi, jesteś, że tak powiem, organizatorem i współprowadzącym tego szkolenia. Czy większość dziewczyn, które dzisiaj się pojawiły na tym szkoleniu, to są dziewczyny, które już startowały w bikini, dotknęły, że tak powiem, tymi swoimi stópkami gdzieś sceny i mają jakieś doświadczenie, czy to są jednak debiutantki? I co Ty jako sędzia przede wszystkim chciałbyś na tym szkoleniu im przekazać? Tak, dzisiaj mamy do czynienia akurat z różną grupą dziewczyn, bo przyszły do nas zarówno doświadczone dziewczyny, jak i przyszłe debiutantki, tylko że one będą już w lutym na scenie w Krakowie. A mamy do czynienia nawet z dziewczynami, które nigdy w życiu nie stały na scenie, nie myślały o tym, nawet nie pozowały. Dzisiaj będą stawiały pierwsze kroki, tutaj nagramy je, także mam nadzieję, że materiał z tego pozowania będzie dla nich cenną pamiątką. Powiem tak, jest to szkolenie, które jest wstępem do moich szkoleń, które będę organizował z ramienia Polskiego Związku. Będzie to marka IBB Academy, także w przyszłości możemy spodziewać się większej frekwencji, jeśli chodzi o kolejne kategorie, także kulturystyka, fitness plażowy, wellness i pozostałe kategorie jak gimnastyk też będą miały gdzie po prostu czerpać tę wiedzę. Dodam tylko, że to nie jest szkolenie tylko i wyłącznie dla zawodników, to jest cenne szkolenie dla trenerów, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje i chcą budować swoje makrocykle treningowe w oparciu o kryteria, które wyznaczają sędziowie. Także cenna wskazówka dla Was, trenerzy. Współpracujcie z nami, z sędziami, jeśli chcecie robić efekty na arenie międzynarodowej. To jest niezwykle ważne, żeby działać po prostu jako team. To jest właśnie to, co przed chwilą Kuba powiedział, jest bardzo cenną i ważną wskazówką. Nie tylko zawodnicy, nie tylko zawodniczki, ale również trenerzy zawodników i zawodniczek. Możecie się szkolić i kształcić. Kubuś, ostatnie takie pytanie. W zeszłym sezonie chodziła taka plotka, że tak powiem, takie pogłoski, że wygrywały bikiniary, oczywiście, które miały formę, ale które startowały w red bikini. Czy to prawda, że to był rzeczywiście absolutny taki must have sezonu startowego i rzeczywiście, czy zawodniczki w tych czerwonych strojach wiodły prym? No, praktyka pokazała, że faktycznie dominował kolor czerwony. Jest to kolor typowo kobiecy, elegancki, że przykuwa wzrok. Jednak już można zauważyć, że kolor zielony, czy barwa nawet fioletowa powoli zaczyna no nie tyle wypierać, co pojawiać się coraz częściej na scenie. Okej, okay. Bardzo dziękujemy, nie przeszkadzamy i wracamy do szkolenia. Dzięki bardzo. Dzięki. Days.
Jest tutaj ze mną Mariusz Przybyła, którego na Facebooku możecie znaleźć jako Mariusz Przybyła naturalnie. Gabaryty tak naprawdę mówią za siebie, więc ten nick na Facebooku również. Dodam notabene, że Mariusz był rywalem naszego Piotra Boryckiego, który jest ambasadorem Sixpack Nutrition z poprzedniego oczywiście sezonu. Mariusz, witam cię serdecznie. Siemanko, cześć wszystkim. Jak już wspomniałem wcześniej w rozmowie z Jakubem Cichoniem, jesteśmy na szkoleniu tak naprawdę pozowania w bikini fitness, a ty, mężczyzna, zapalony kulturysta, ale również trener, jesteś tutaj ze swoją partnerką. Wspomniałeś mi tutaj jeszcze, zanim zaczęliśmy wywiad, że prowadzisz sporo dziewczyn pod bikini fitness. Opowiedz nam tutaj, dlaczego jesteś na tym szkoleniu, co z tego szkolenia chciałbyś wyciągnąć? Zawsze warto się rozwijać. Paula jest czołową zawodniczką, można powiedzieć, nawet na świecie w tej chwili. Także zawsze warto się nauczyć czegoś nowego. Ja jestem otwarty na wiedzę, nie zamykam się tylko na kulturystykę. Staram się rozwijać cały czas, także myślę, że to będzie dla mnie fajna nauka. A skoro już tutaj cię mamy, że tak powiem, przy mikrofonie i możemy z tobą nagrać ten materiał, powiedz, czy jakieś plany już są twoje, jeżeli chodzi o starty, czy w 2018 będziemy mogli cię zobaczyć na scenie i ewentualnie gdzie, czy na razie odpoczynek, jakiś, nie wiem, relaks, masowanie i skupiasz się na swoich podopiecznych bikiniarach? Znaczy startowałem kilka lat z rzędu, także muszę teraz odpocząć. Miałem w tym sezonie na jesienią problemy ze zdrowiem, bardziej układ odpornościowy mi padał, także ten ostatni Diamond Cup, w którym startowałem, jakby nie wypalił przez to, także chcę sobie dać trochę odpoczynku, przerwy od tego wszystkiego, wyluzować także głowę, wiadomo, to jest też ważne. No i tak jak mówisz, skupię się teraz głównie na podopiecznych, na dziewczynach. Mam też sporo zawodników, którzy będą startowali w sezonie wiosennym. Nie da się jakby pogodzić tych dwóch rzeczy, wiadomo, jeżeli samemu się startuje, to ci zawodnicy gdzieś tam są na bok spychani, tak? No bo nie jesteś w stanie im poświęcić się 100%. Natomiast jeśli nie startuję, to będę starał się teraz im jakby przekazać jak najwięcej siebie. Widzicie, bardzo zdrowe, bardzo fajne, bardzo konstruktywne podejście. Mariusz, wracamy do szkolenia. Życzę, żebyś wyciągnął z tego szkolenia jak najwięcej wiedzy i bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. O, jesteście. A, żebyście nie potraktowali tego, co teraz wyprawiam, jako braku profesjonalizmu, bo oczywiście takie ćwiczenia jak unilateralne, czyli na jedną stronę, to chyba znacie. Zastanawiacie się, czemu ja znowu dzierżę mikrofon i tak naprawdę trenuję, bo jesteśmy po drugiej części. Po drugiej części szkolenia, oczywiście pozowanie w bikini fitness. Dziewczyny zaprezentowały się w strojach, pochodziły. Klateczki do przodu, dupeczki wypięte, wzrost w jedną, w drugą, w trzecią. Ja się napatrzyłem, testosteron po prostu sięgnął bardzo wysokiego levelu i musiałem go po raz kolejny, tak jak przed szkoleniem, rozładować. Ja tu jeszcze chwilkę się pobawię, muszę się wyżyć, nie chcę mieć później snów porno i duszno. No a was to tak naprawdę mogę jedynie zaprosić do tego, żebyście podglądali Sixpack TV i czekali na materiał, który tutaj dla was przygotowujemy. W zeszłym tygodniu z Tomciem jeździliśmy bardzo dużo, po całej Polsce nagrywaliśmy bardzo dużo materiałów. Przyszły tydzień troszeczkę relaksu i chillu. Pozwólmy naszemu Tomciowi, wspaniałemu Gulciemu, te materiały skleić, tak, pomontować i możecie się spodziewać naprawdę kozackich i zajebistych nagryweczek na Sixpack TV. Subskrybujcie ten kanał oczywiście na YouTubie, oglądajcie nas na Facebooku, na Instagramie. Serdecznie polecam. Dużo, dużo nowych zmian w 2018. Idziemy ku lepszemu. Pozdrowionka, Wojaszek Fericzek, Krzysztof Ferenc, Sixpack TV, Team Sixpack Nutrition. Żegnamy się z Kalipso Piona. Hej!